dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo temat, który zaproponowała pani do omówienia, jest tematem bardzo ważnym i tematem, który i chorobą, która przewija się w bardzo wielu gabinetach lekarza pierwszego kontaktu. Podstawowy problem endokrynologiczny, jaki jest czy najczęściej występujący. Statystyki dotyczące częstości występowania niedoczynności tarczycy, gdzie przede wszystkim mówimy tutaj o autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy, czyli chorobie Hashimoto, bo przecież niedoczynność tarczycy może występować jako niedoczynność pooperacyjna w wyniku usunięcia tarczycy, chociażby z powodu raka tarczycy, z powodu wola guzowatego, może występować po leczeniu jodem promieniotwórczym i w wielu innych sytuacjach, ale ja myślę, że dzisiaj skupimy się na tym, co jest najczęstszym problemem i ten problem będę starał się tutaj państwu naświetlić z punktu widzenia endokrynologa, który na co dzień współpracuje z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, bo tak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o częstość występowania tej choroby, to jest kwestia, na jakiej populacji dokonywane są statystyki, jakie populacje są analizowane. Jeżeli weźmiemy na przykład populację kobiet, u których występują problemy z zajściem w ciążę, to szacuje się, że mniej więcej kilka procent z tych kobiet będzie miało jawną, pełnoobjawową niedoczynność tarczycy. Natomiast subkliniczną niedoczynność tarczycy, którą rozumiemy jako rozpoznanie biochemiczne przede wszystkim, to znaczy podwyższone wartości TSH przy prawidłowych wartościach hormonów obwodowych, takich jak przede wszystkim tyroksyna i trijodotyronina oraz braku istotnych objawów klinicznych, czy w ogóle braku objawów klinicznych, to odsetek tych pacjentek nagle wzrasta nam do 10-15%, a więc jest to skala bardzo duża. Dokładnie to samo dzieje się, jeśli chodzi o populację, która i wiek populacji. Wraz z narastaniem wieku i z upływem czasu ilość osób, które chorują na niedoczynność tarczycy czy subkliniczną niedoczynność tarczycy, znowu waha się mniej więcej w tych procentach. Kilka procent populacji osób po 60, 65 roku życia rozwija pełnoobjawową niedoczynność tarczycy, natomiast kilkanaście procent populacji, około 10-12% populacji może mieć subkliniczną niedoczynność tarczycy. Kwestia leczenia tych osób jest zupełnie inną sprawą, dlatego że tutaj mamy inne, że tak powiem, kryteria włączania suplementacji hormonów tarczycy. Możemy przyjąć według niektórych podręczników, że choroba ta dotyczy nawet 2% populacji ogólnej, więc w związku z tym to już jest bardzo dużo. I w związku z tym problem z punktu widzenia codziennej praktyki lekarskiej jest istotny, natomiast postępowanie z tymi pacjentami naprawdę może być prowadzone w dobrym, że tak powiem, dobrej relacji pomiędzy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzem rodzinni, czy też lekarze pracujący w tak zwanej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w poradniach specjalistycznych, jakim są poradnie endokrynologiczne. Zadała pani jeszcze pytanie, czy jest dominacja płci. Tak, zdecydowana dominacja płci. Statystyki znowu są różne, ale można szacować, że 70-80% to są kobiety. Dziedziczenie jest związane dużo częściej. Córka choruje, jeżeli matka ma niedoczynność tarczycy. 20-30%, raczej myślę, że 20%. Będą to mężczyźni, a więc dominacja płci absolutnie na niekorzyść kobiet, tak można powiedzieć, co odbija się też oczywiście, ma swoje przełożenie na problemy związane z zajściem w ciążę, problemami z ewentualnymi ryzykiem poronień i tak dalej, i tak dalej. A to jest już temat dużo, dużo szerszy, dużo bardziej taki już wymagający pewnego cyzelowania i patrzenia na detale. I tak i nie, o tak odpowiem i zaraz odpowiem dlaczego. Z tej grupy pacjentów, którzy są leczeni, którzy mogą być leczeni w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu, odsunąłbym na bok w tej chwili, w świetle tego, co będę mówił,
kobiety w ciąży. Dlatego, że tutaj to jest inna trochę sytuacja i duża część tych pacjentek absolutnie wymaga leczenia w czasie całej ciąży w poradni specjalistycznej. Czy lekarz pierwszego kontaktu może prowadzić diagnostykę i leczenie takich pacjentów? To może najpierw zdefiniujmy, jaka pacjentka, bo to najczęściej jest kobieta, trafia do takiego lekarza. Jakie są objawy kliniczne? Objawami klinicznymi będzie zmęczenie, pogorszenie sprawności intelektualnej, wypadanie włosów, zaburzenia miesiączkowania, problemy w koncentracji, uczucie zmęczenia, nadmierna senność. Z objawów takich, które są istotne z punktu widzenia objawów przedmiotowych, to sucha łuszcząca się skóra, objaw brudnych łokci, brudnych kolan. Tego typu objawy, z tego typu objawami zgłaszają się pacjentki i pacjenci też, ale tak jak mówię, no dominują kobiety. I teraz diagnostyka jest dosyć trudna, dlatego że to są niespecyficzne w gruncie rzeczy objawy. Równie dobrze można podciągnąć te objawy pod zespół zmęczenia. Wyobraźmy sobie kobietę, która urodziła, nie wiem, 2 miesiące temu dziecko, przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu z poczuciem zmęczenia, niewyspania, nie wiem, pogorszonej tolerancji ciepła. I teraz, bo osoby te bardzo często odczuwają również uczucie zimna. I teraz u takiej osoby, moim zdaniem, powinno się przeprowadzić diagnostykę w kierunku niedoczynności tarczycy. Częściej będą wyniki badań prawidłowe, dlatego że spowodowane jest to zmęczeniem związanym z nowonarodzonym dzieckiem, niewyspaniem, zupełnie nową sytuacją rodzinną. Ale u tych kobiet należy wykluczyć niedoczynność tarczycy. Proste, nieskomplikowane badanie TSH czy FT4 i TSH i mamy jasną sytuację, zero-jedynkową praktycznie. Jest niedoczynność tarczycy lub jej nie ma. Jest subkliniczna niedoczynność tarczycy lub jej nie ma. Ewentualnie, czy występuje poporodowe zapalenie tarczycy. Niech nie chcę chodzić w tej chwili w niuanse już tej diagnostyki, ale tą podstawową diagnostykę wykluczenia pełnoobjawowej niedoczynności tarczycy w moim odczuciu należy wykonać zawsze. Jeżeli zgłasza się pacjent z tego typu dolegliwościami, powinno się wykluczyć niedoczynność tarczycy. Jeżeli się zgłasza pacjent czy pacjentka z pogorszoną sprawnością intelektualną, to nie tylko zaczynamy myśleć o chorobie Alzheimera, ale przede wszystkim powinniśmy pomyśleć, czy to nie jest rozpoczynająca się niedoczynność tarczycy i ją wykluczyć. Zresztą w standardach diagnostyki zespołów otępiennych niedoczynność tarczycy musi być wykluczona. Więc w związku z tym te badania można wykonać. I teraz wracając do tego, czy może wykonać pełną diagnostykę. Sytuacja zmieniła się od 1 października 2022 roku i zaraz powiem jak. Dotychczas lekarz rodzinny mógł wykonać badania hormonalne, mógł wykonać USG tarczycy. I to w gruncie rzeczy do pierwszej podstawowej diagnostyki było wystarczające. Potem ten pacjent, jeżeli były jakieś problemy, powinien być kierowany już do poradni specjalistycznej. Na przykład dotychczas lekarz pierwszego kontaktu nie mógł wykonać przeciwciał przeciwtarczycy. Natomiast od 1 października 2022 roku obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące opieki skoordynowanej, gdzie jeżeli dana lecznica, dana przychodnia czy lekarz prowadzący praktykę w zakresie medycyny rodzinnej podpisze odpowiednią umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dostaje możliwości w zakresie oczywiście endokrynologii, mówię, diagnostyki, rozszerzonej diagnostyki zarówno guzów w tarczycy, jak i niedoczynności tarczycy. A więc w przypadku niedoczynności tarczycy zwiększa się jego zwiększają się jego możliwości diagnostyczne ze względu na możliwość oznaczenia przeciwciał przeciwtarczycowy, przeciwko peroksydazie tarczycowej, tyreoglobulinie, ale również przeciwciał przeciwko receptorowi TSH, a więc diagnostyki w kierunku choroby Gravesa. Tutaj może chorobę Gravesa zostawmy, ale proszę zobaczyć, spektrum badań, które może wykonać lekarz pierwszego kontaktu, który ma podpisaną umowę w zakresie opieki skoordynowanej, jest znacznie większa. Ten sam lekarz uzyskuje również możliwość kierowania na biopsję.
lub wykonywania biopsji. Więc w związku z tym też to rozszerza możliwości diagnostyczne i potencjalnie terapeutyczne, dlatego że istnieje wariant choroby Hashimoto, tak zwana guskowa postać choroby Hashimoto, gdzie wskazania do wykonania biopsji cienkoiwowej są dokładnie takie same, jak wskazania do wykonania biopsji guska u osoby, u której nie stwierdzamy choroby Hashimoto. Tak polepszyła się w tej chwili potencjalna możliwość diagnostyki w zakresie chorób tarczycy, co może bardzo ułatwić i usprawnić leczenie tych pacjentów i ich diagnozowanie, dlatego że pacjent, który, czy pacjentka, która trafia do lekarza specjalisty, będzie już dużo dokładniej przygotowana, a więc, nie wiem, dwie wizyty odpadną na kierowanie tylko i wyłącznie na diagnostykę. To jest dobry ruch. To jest dobra decyzja na poziomie Ministerstwa i Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzenie tego typu procedur. To zależy od wieku, dlatego że jeżeli będzie to osoba po 60-65 roku życia, to w przypadku zaburzeń rytmu serca będzie diagnostyka w kierunku nadczynności tarczycy. I przy okazji wtedy może wyjść na przykład subkliniczna niedoczynność tarczycy. Czyli wykluczenie zaburzeń w ogóle funkcji tarczycy. Dlatego, że ekspresja kliniczna jest w tym wieku bardzo różna i ona jest inna, nieco inna niż u osób młodszych. To jest taka dosyć częsta sytuacja i do mnie jako do endokrynologa trafiają pacjentki, które mają no, na przykład w wieku lat 68, nieco podwyższone TSH, obecność jakiegoś guska w tarczycy. I w tej chwili to moje pierwsze konsultacje sprowadzają się do tego, że na przykład kieruję na biopsję, bo pacjentka ma już wykonaną biopsję u lekarza pierwszego kontaktu. Zlecam kontrolne badania. W zależności oczywiście od tego, jakie wyniki dostaję. Zlecam kontrolne badania za 3 miesiące. No, to jest taka sytuacja osób, powiedzmy, 60+. Drugą taką sytuacją, która do mnie jest kierowana od lekarza pierwszego kontaktu, to są na przykład zaburzenia miesiączkowania lub problemy z zajściem w ciążę u kobiet w wieku rozrodczym. I tutaj znowu, jeżeli będzie ta osoba już zdiagnozowana, będą wykonane rozszerzony zakres badań, chociażby o przeciwciała przeciwtarczycowe, już odpada jedna wizyta, na pewno dodatkowa, na tylko i wyłącznie na zlecenie badań. Więc to jest taka druga grupa osób, która trafia do lekarza specjalisty od lekarza pierwszego kontaktu i gdzie my się zajmujemy tym, wielokrotnie kończy się na tym, że ja piszę konsultację, że na przykład w chwili obecnej pacjentka nie wymaga leczenia lub jeżeli wymaga leczenia, to wpisuję jaka dawka i tam wpisuję, że proszę o skontrolowanie, nie wiem, takich czy innych hormonów w jakimś tam rozsądnym odstępie czasu, z reguły to są 3 miesiące i ta współpraca zupełnie dobrze wielokrotnie funkcjonuje. Jest to kwestia no, jakiegoś tam porozumienia takiego pomiędzy lekarzami POZ-u a poradnią specjalistyczną, którzy wielokrotnie rozumieją, że my w tych poradniach specjalistycznych nie mamy takich możliwości tak często przyjmowania tych pacjentów ze względu chociażby na niedobór kadr, ze względu na to, że te pacjentki nie wymagają aż tak częstych konsultacji. I wielokrotnie to bardzo, bardzo rozsądnie funkcjonuje. To są tego typu problemy. Kolejnym problemem, jaki trafia do lekarza pierwszego kontaktu, to jest diagnostyka uczucia zmęczenia, wypadania włosów, tego typu problemów, gdzie też ci lekarze wykonują badania no i stwierdzają, jest lub nie ma niedoczynności tarczycy i kierują wtedy, kiedy mają wątpliwości. Takich pełnoobjawowych, klinicznych sytuacji głębokiej niedoczynności tarczycy nie ma aż tak dużo. To, że rozwinęła się diagnostyka, że testy, które, jak ja kończyłem studia,
były mało dostępne, były wykonywane praktycznie wtedy, kiedy były objawy kliniczne, to w tej chwili jest zupełnie inna sytuacja. Ja to nazywam sytuacją taką, że endokrynologia wtedy, kiedy ja kończyłem studia z pasywnej, czyli robimy badania wtedy, kiedy mamy objawy kliniczne, ze względu na rozwój technologii, znaczną obniżkę kosztów testów i ich dostępność przeszła w endokrynologię ofensywną, czyli na przykład u kobiet w ciąży rutynowo oznaczamy hormony tarczycy. Jeżeli istnieją jakiekolwiek objawy kliniczne, oznaczamy hormony tarczycy. Jeżeli występują zaburzenia rytmu serca, rutynowo oznaczamy hormony tarczycy. Te wyniki dostajemy następnego dnia, a jeżeli trzeba, to i w ciągu 2-3 godzin mogą być. I w związku z tym bardzo to poprawiło możliwości diagnostyczne i terapeutyczne zarówno lekarzy specjalistów, jak i lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej. To są takie, tak jak powiedziałem, najczęstsze sytuacje, które się trafią. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej powinni posiłkować się przede wszystkim algorytmami, które są napisane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, czy nazwijmy to specjalistów z zakresu endokrynologii, a te wszystkie wytyczne, bo to bardziej są wytyczne nawet niż algorytmy, są publikowane w Endokrynologii Polskiej. I to, co mamy znakomicie opracowane, bo te wytyczne mamy opracowane rzeczywiście perfekcyjnie, to są wytyczne dotyczące postępowania z pacjentkami w ciąży, z niedoczynnością tarczycy, czy w ogóle z chorobami tarczycy, bo to są wytyczne dotyczące chorób tarczycy, a nie tylko i wyłącznie niedoczynności tarczycy, gdzie niedoczynność tarczycy zajmuje naprawdę bardzo dużą część. A dlaczego? Dlatego, że hormony tarczycy są niezbędne do rozwoju takich zasadniczych organów jak ośrodkowy układ nerwowy, serce, płuca, kości. Więc w związku z tym, a organogeneza występuje w pierwszym trymestrze ciąży, więc w związku z tym my bardzo dbamy o to, aby za pomocą nieskomplikowanych badań, nieskomplikowanych i tanich metod terapeutycznych, bo hormony tarczycy na szczęście nie są drogie, poprawić maksymalnie dobrostan dziecka, dobrostan matki i dziecka. I to dzieje się w pierwszym trymestrze. Później te kontrole w drugim trymestrze mogą być już rzadsze, nie trzeba tak często hormonów tarczycy oznaczać. Natomiast te algorytmy dotyczące i wytyczne dotyczące postępowania w chorobach tarczycy w ciąży są opublikowane w Endokrynologii Polskiej, są opublikowane na stronie Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wystarczy kliknąć w zakładkę wytyczne na stronie PTE i w związku z tym i tam się pojawiają te wszystkie wytyczne. W 2022 roku wyszły wytyczne Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego czy całego zespołu, który pracował nad tym, wytyczne dotyczące postępowania u kobiet z zaburzeniami płodności. Te wytyczne mamy naprawdę znakomicie opracowane i te wytyczne dotyczą również nie tylko kobiet, bo powiedziałem źle, wytyczne dotyczące postępowania w zaburzeniach płodności, bo te wytyczne dotyczą również mężczyzn. To jest nowa jakość, jeżeli chodzi o postępowanie w tych sytuacjach. Co roku mamy praktycznie aktualizowane wytyczne dotyczące raka tarczycy czy guzów, postępowania w guzach w tarczycy pod kątem oczywiście raka tarczycy, ale całe procedury związane z postępowaniem z bolem guzkowym, z biopsją aspiracyjną cienkoigłową są tam naprawdę perfekcyjnie dopracowane. Oczywiście, że są amerykańskie wytyczne, są europejskie wytyczne, natomiast tutaj w Polsce powinniśmy stosować wytyczne te, które mamy, opracowane przez polskich endokrynologów, co wynika z tego, że światowe i europejskie wytyczne wielokrotnie mówią o tym, że powinniśmy pewne rzeczy, pewne wytyczne dostosowywać do warunków danej populacji, czyli danego kraju, mówiąc krótko. Więc mamy takie narzędzia,
nie mamy narzędzia takiego, który na dzień dzisiejszy byśmy mogli się w sposób jasny, prosty posiłkować, jeśli chodzi o leczenie osób w wieku 60-65+. Ja nie chcę tutaj używać wieku podeszłym, ale osób po 60 roku życia, dlatego że tutaj stanowiska różnych komitetów czy towarzystw naukowych nieco się różnią, ale ogólnie trend jest ten sam, jest podobny. Ja w ogóle uważam, że powinna to być dobra współpraca pomiędzy tymi dwoma działami opieki ambulatoryjnej i mówię tutaj nie tylko o poradniach specjalistycznych, endokrynologicznych, ale w ogóle o poradniach specjalistycznych i rozszerzenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych lekarza pierwszego kontaktu jest bardzo rozsądne. Polscy lekarze rodzinni są dobrze wykształceni. Programy specjalizacji są naprawdę bardzo, że tak powiem, mocno nabite, jeśli chodzi o szkolenie i w związku z tym można naprawdę spokojnie oczekiwać, że dobrze wyszkolony po egzaminie lekarz pierwszego kontaktu poradzi sobie z niedoczynnością tarczycy. Oczywiście nie mówię tutaj o pacjentkach z niedoczynnością tarczycy w ciąży, dlatego że to jest, tak jak mówię, no tutaj to jednak absolutnie jestem zdania, że ta współpraca powinna być bardzo ścisła lub na czas ciąży ta pacjentka powinna trafić do poradni endokrynologicznej.